Przyszedłem dzisiaj do centrum dystrybucji. Zobaczymy, jak to wszystko działa i funkcjonuje. Martwią mnie jednak trochę te kamizelki ochronne. Może dałoby się to zrobić przez wideokonferencję? Nasze centrum dystrybucji dostarcza produkty i akcesoria do audiologów, firm siostrzanych, a także klinik na całym świecie. Blisko współpracujemy także z innymi działami, np. produkcji, NPI, Customer Service czy zakupów. To sprawia, że w naszej codzienności jest dynamicznie i dużo się zmienia. Czasami stajemy przed nie lada wyzwaniami, jak np. wtedy, kiedy musieliśmy tak przeorganizować magazyn, żeby dostosować go do zwiększenia wolumenu wysyłki z 300 tysięcy aparatów miesięcznie do ponad 500 tysięcy aparatów miesięcznie. Widzę, że tutaj praca w kalejdoskopie. Każdy dzień przynosi coś nowego. I to jest właśnie niesamowite w tej pracy, bo dzisiaj pracujesz na obszarze manualnym, a jutro już na grupie inwentaryzacyjnej, dlatego zawsze powtarzam ekipie, żeby poznawała procesy, bo to otwiera nowe możliwości. To dziwna metafora, ale jak rozumiem, mogę tu przyjść jak śrubokręt, a na magazynie zrobią ze mnie multitool. Charakter pracy definiuje naszych pracowników. Charakteryzuje ich ciekawość, wnikliwość, zacięcie do rozwiązywania problemów. U nas nie możesz się bać wyrażać własnych pomysłów czy opinii. To wręcz jest wymagane. Misją firmy jest poprawa jakości życia osób z ubytkami słuchu. Nasze centrum jest z tym ściśle powiązane. Jak nie przygotujemy odpowiednich opakowań, to nie wyślemy produktu do klienta. Na szczęście mamy niezbędne kompetencje, aby realizować tę misję z powodzeniem. Nasze centrum dystrybucji dysponuje jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznych magazynów w Europie i pracujemy na autorskich rozwiązaniach, które zostały zaprojektowane specjalnie pod nasze potrzeby. Trochę to wygląda jak kolejka górska dla paczek. Naszą największą siłą jest ponad 200-osobowa ekipa, choć wydaje się, że odpowiedzialność, którą mamy, może stosować, jest zupełnie odwrotnie. Ona motywuje. Kiedy widzisz, że firma w Ciebie inwestuje, organizuje Ci szkolenia i oferuje dalszy rozwój, a to, co robisz, nie jest bezosobowe, tylko realnie przyczynia się do poprawy czyjegoś życia, to wiesz, że Twoja praca ma znaczenie. Wizyta w centrum dystrybucji zakończona. Poznałem tutaj ludzi, dzięki którym nasze produkty trafiają na cały świat, do klinik, audiologów czy też firm siostrzanych. To miejsce z pozytywną energią, także bardzo się cieszę, że nie przeprowadziliśmy tego przez wideokonferencję. A, bus, faktycznie, bo ja no, od razu... Dubelek tego potrzebuję. Nie lubię cię. Jak nie za to... Nie, masakra. Nie, dobra, tego nie nagrywajcie, bo... ale tego nie puszczą.